Mamy dla Was promocję, oczywiście nie jest to pewnie dla Was żadne zaskoczenie, ale to, jakie tam będą promocje, już może być niespodzianką. Bo całkiem ciekawe, między innymi soundbar za zaledwie 400 zł. No dobra, nie zdradzamy Wam wszystkiego, oglądajcie materiał. Soundbar za 400 zł od Sharpa i to jest całkiem specyficzny soundbar, bo to nie jest taki maluszek, jaki czasem się widuje. Na dodatek jest sprzedawany razem z subwooferem i ma HDMI i ARC. To teraz pokrótce wytłumaczę, czym jest HDMI ARC, bowiem chodzi tutaj o to, aby wszystko kontrolować jednym pilotem. No i po prostu po podpięciu takiego soundbara do telewizora, on się dogada z telewizorem, no i będziecie mogli to wszystko jednym pilotem kontrolować, nie będziecie musieli się tam przełączać. Coś, co jest fajne, bo jakby nie patrzeć, często dużo ludzi ma dwa piloty, bo na przykład ma jeszcze jakiś dekoder telewizji i one właśnie się często nie dogadują, a taki soundbar się dogaduje, jego głośność jest zsynchronizowana z poziomu pilota. I to wszystko można by było zrobić tak naprawdę przy pomocy telefonu. Pod warunkiem, że miałby podczerwień. Tak, oczywiście można zrobić za pomocą telefonu, natomiast jeśli chodzi o połączenie telefon-soundbar, tutaj warto też wspomnieć o tym, że mamy Bluetooth. Mamy też ogólnie system 2.1, więc jakaś tam przestrzenność jest, ale też nie spodziewajcie się szału, to jest jednak soundbar w niższej cenie. No i mamy tutaj... Blisko moc. No, 160 W, niektórzy powiedzą, że to mało. Ja myślę, że na takie mniejsze salony jest jak najbardziej wystarczająco. No i pamiętajcie, niska cena naprawdę i myślę, że też Sharp ma jakąś renomę, jeśli chodzi o tworzenie takich sprzętów, więc faktycznie można się zainteresować taką konstrukcją. No ale ja chciałem zrobić taki raczej segue w stronę telefonu z tym pilotem, bo telefon Motorola Moto G9 Power raczej podczerwieni nie ma, nie? No ten akurat nie ma, natomiast ma baterię 6000 mAh i ekran o rozdzielczości HD+, więc jeśli chodzi o te czasy pracy na jednym ładowaniu, to będzie potężnie, naprawdę 3 dni na spokojnie można wyciągnąć i to takie 3 dni, w których można grać sobie w te gry. Mamy też nakładkę Motorola, którą część osób lubi za to, że przypomina ona czystego Androida, nie ma tam tak naprawdę przesadnie dużo elementów. Są drobne personalizacje w ramach nakładki MyUX, ale jest to jednak wierne temu czystemu Androidowi, więc ja myślę, że to też jest powód do rozpatrzenia. No i są też 4 GB RAMu, więc spokojnie powinno wystarczyć na wszelkiego rodzaju multitasking. I 128 GB pamięci wewnętrznej, co jest szczególnie ważne, no bo... Z opcją na kartę. Z opcją na kartę, czego niektórzy producenci nie oferują w tym roku. Samsung. W każdym razie, jeżeli szukasz jakiegoś telefonu do czego? Do tańca i do różańca, albo do wypadu w góry, chociaż wypad w góry ze smartfonem to jest bardzo głupi pomysł, bo jak zrobi się zimno, to wtedy bateria umrze i nigdzie nie zadzwonisz. To może być dobry sprzęt. Dobrze, zostańmy w tych multimediach i przejdźmy tym razem do sprzętu, no właśnie, Samsunga. Sprzętu za sporo kasy, bo ponad 3000 zł, ale normalnie ile kosztuje? Normalnie kosztuje 500 zł więcej, ale to właśnie chodzi o to, że cała seria Galaxy Tabów S7 i S7 Plus jest przeceniona do końca weekendu. No i możecie się zdecydować na urządzenie z rysikiem, które myślę, że będzie ciekawe. Przede wszystkim ten wariant, który ja wybrałem, to jest tańszy wariant S7 Plus, czyli tej wersji tabletu, która ma ekran AMOLED. Tak, w dodatku z 120 Hz. No właśnie, do 120 Hz. No i to jest całkiem fajny ekran. Naprawdę miałem okazję pobawić się trochę tym urządzeniem i widzieliście to pewnie gdzieś w okolicy sierpnia. To było naprawdę udane urządzenie, na pewno bardzo przyjemne w trzymaniu i w ogólnym korzystaniu. Też z nie najgorszą kamerą, choć to może nie ma tak dużego znaczenia. No za tyle kasy to musi być dobrze wykonane jednak. No tak. Tym bardziej, że konkurencją jest Apple i Microsoft ze swoimi Surface'ami w tej półce cenowej, mi się wydaje, nie? No tak, a Samsung ma tutaj na przykład tryb desktopowy, żeby poczuć taką namiastkę właśnie tego, jak się korzysta z, powiedzmy, laptopa. Można oczywiście doczepić klawiaturę, można też się połączyć z większym ekranem po to, żeby kontynuować pracę z niego. Można też wykorzystać ten tablet jako drugi ekran. Tutaj oczywiście dużo zależy od aplikacji i tego, w jaki sposób to Samsung implementuje. Jest też szybka synchronizacja notatek Samsunga na każdym urządzeniu. Po parunastu sekundach tak naprawdę one będą dostępne wszędzie. No i jest bateria. 10100 mAh. Bardzo dużo i faktycznie powinno to pozwalać na takie półtora dnia, powiedzmy, multimedialnego. Tym bardziej, że ma oszczędny procesor, nie? Tak, no mamy... Snapdragon 865? Plus, z plusem, tak. Z plusem? Tak. Kurde, to zawsze czyli jeden rdzeń ma taktowanie powyżej 3 GHz, no i 6 GB RAMu. Jak na tablety to jest spoko specyfikacja. Myślę, że też wystarczająca. To skoro już jestem pewnym wodzirajem tej dyskusji, to zaproponuję tym razem lodówkę. Lodówkę Whirlpoola o całkiem niezłej pojemności, 338 litrów.
klasie energetycznej, na którą warto zwrócić uwagę, czyli A+++ i moim ulubionym pełnym No Frostem. No Frost jest oczywiście rzeczą spodziewaną w tej klasie cenowej, natomiast ja zwracam uwagę na kilka rzeczy, które wyróżnia tę lodówkę, między innymi dedykowana szuflada na mięso i ryby, między innymi dedykowana szuflada na warzywa lub owoce, w zależności od tego, jaką wilgotność tam chcecie mieć, to możecie sobie przesunąć i wyregulować jej poziom. No i mamy tutaj także szósty zmysł, który w tym przypadku akurat odpowiada za to, by temperatura była szybko regulowana. W momencie, w którym otworzymy lodówkę przez sekundę, dwie, żeby sprawdzić, co jest w środku, ten system też odpowiednio zareaguje, żeby ten spadek temperatury nie był dotkliwy. A jak zerkniecie na nasz artykuł na stronie, a raczej artykuł Michała w tym tygodniu, to zobaczycie, że jest też lodówka Samsunga i ona jest o tyle ciekawsza, że po prostu można ją zgarnąć taniej również jutro. Pogadaliśmy sobie o małych produktach, małych rabatach, to teraz pogadajmy o dużych rabatach, albo raczej tudzież wielorabatach. Wielorabaty to jest taka akcja promocyjna, o której już nieraz opowiadaliśmy i ona polega na tym, że dostaje się zniżkę procentową na najtańszy produkt w zależności od tego, ile takich produktów objętych tą promocją znajduje się w Twoim koszyku. No i przy dwóch produktach to jest 22%, przy trzech 45%, 75% kolejno, no i 99%. Ale ważne jest też to, że jest zakres trochę rozszerzony w stosunku do poprzednich tygodni. I co tutaj się w ogóle znajduje? No jak zwykle zresztą AGD, małe, duże, do zabudowy, jest telewizor, jest smartfon, ale możesz też zgarnąć taniej produkty z zakresu audio-video, albo też produkty z zakresu foto. Tak, foto, kamery, takie rzeczy tam właśnie są, te możecie dorwać taniej. No i oczywiście szukajcie w miarę podobnych cen, żeby ten rabat był jak najbardziej opłacalny w stosunku do całego koszyka. Jeżeli nie chcecie bawić się procentami, bo wolicie duże sumy, możecie spróbować zabawić się w akcji więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Ponownie, szukacie co najmniej dwóch oznaczonych produktów i w zależności od tego, jaką łączną kwotę osiągniecie przy zakupie tych produktów, taki też rabat dostaniecie. Tam nieco mniej jest kategorii, jeżeli chodzi o AGD, zostaje tylko małe AGD. Natomiast w dalszym ciągu możecie szukać promocji wśród telewizorów, smartfonów, sprzętów foto-wideo oraz sprzętów audio i wideo. To tyle promocji na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego i oczywiście zapraszamy do obserwowania zarówno strony wideotesty.pl/promocje. Wideotesty.pl odpowiadają. Co lubią Polacy? Wiesz co, Aleks, tak się zastanawiam. Co właściwie lubią Polacy? Polacy lubią cebulę. Fenomenalne warzywo. Chcesz spróbować? Nie, dzięki. Wiesz co, mam chyba coś lepszego. Ej, nice! To pewne, że dobrze jest oszczędzać. Dlatego na wideotesty.pl/promocje znajdziesz najlepsze okazje i duże rabaty. Sprawdź! Jakie obserwowanie naszych działań w mediach społecznościowych? Jesteśmy na grupie Testerzy Wideotestów. Jesteśmy też na Instagramie, jesteśmy oczywiście na Facebooku. No i co? Jesteśmy też tutaj, więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co udało Wam się kupić. Oglądajcie kolejne filmy. Cześć! Cześć!